No cóż, remis na pewno nas przed meczem nie satysfakcjonował, ale w tej sytuacji no, bierzemy co jest. Toruń postawił dzisiaj naprawdę bardzo wysoko poprzeczkę. Pomimo braku swojego wiodącego juniora, naprawdę było nam bardzo ciężko. No, pomijam już fakt głupich jakichś defektów, problemów. W pierwszym wyścigu Maksyma Wrabika defekt na wyraźnym prowadzeniu, gdzieś tam problem Maćka Janowskiego, jakiś taki przejściowy, do teraz nie wiemy co tak faktycznie się stało. Gdzieś tam na moment motocykl stracił moc. No, jakieś drobne, dziwne błędy sprzed Maxa Afrika, który spisywał się na treningu bardzo dobrze. No dzisiaj jakby no to coś nie zagrało. No i tyle, no wszyscy robili co mogli. Przecież teraz nie będziemy tutaj się rozliczać. To mogę powiedzieć, na pewno cieszy postawa Przemka Liszki, który oprócz zwycięstwa w biegu młodzieżowym no, pogonił kota i seniorom toruńskim też, także to na pewno cieszy. No, na pewno nas wszystkich to dotknęło i pewnie jeszcze chwilę będziemy się z tym boksować i myślę, że się z tym uporamy jak najszybciej. Gdzieś tam z tyłu głowy na pewno u chłopaków to zostawało. Ceremonia wczorajsza na pewno nie mogła się nie odbić gdzieś tam w głowie. Aczkolwiek no, robiliśmy wszystko, żeby oczywiście szanując to, co się stało i tą całą ceremonię, no jednak podejść dzisiaj do tego meczu jakoś tak no, odizolować się od tego, ale myślę, że jednak to nie do końca się udało i to jest absolutnie zrozumiałe. Więc chyba tyle, co można powiedzieć na ten temat. Dzięki. Tak, ale musi trwać z tego, jak odpowiednio.